Trafiamy tutaj Salaha, tak po prostu. My to robimy. Druga drużyna urodzinowa na start Lobotka. Jest Dawid Alaba. Okej, jest Raspadori. No i teraz taką kartą można grać. A my teraz otwórzmy paczkę za 15 monet, która gwarantuje nam jedną kartę 85, wypożyczona karta urodzinowa. Może to będzie ktoś do pierwszego składu, a może nawet trafimy kartę urodzinową. Jest inform. Handanowicz. O Boże, przecież on już nie gra w piłkę. To jest Jan Oblak, 88. Jak za 15 monet, według mnie było warto, a razem z nim przyjdzie do nas Fred. I teraz wypożyczony Salah. Dawać, dawać, dawać. Jordi Alba, który wygląda solidnie, ale kurde. I pojawił się Messi, pojawił się Alba. Gdzie jest Luis Suarez? Mamy paczkę podstawową urodzin Ultimate Team. 3 gwarantowane walkouty, 2 wypożyczenia i to jest wymienne. Więc być może teraz trafiam Salaha i jestem ustawiony już do końca gry. Mamy wymienną kartę urodzinową. Hiszpania, napastnik. Wow, Amaiur Sariegi, a razem z nią Mapi Leon. Ej, ta Mapi może coś kosztować przez chwilę. Ona przez chwilę może być coś warta. Boże, zarobiłem milion monet chyba. 430 tysięcy w tym momencie. Chciwość nie popłaca. Nie będę jej trzymał jak Atala. 390 tysięcy. Będzie dobrze, ja zarobię. Słuchajcie, ja zarobię. Wy się nie martwcie, ja zarobię. Dobrze, trafiamy teraz Van Dijk'a. Jest Kim Min-jae, prawie jak Van Dijk. Kiedyś zaryzykowałem z FIFA, gdy nagrywałem WWE. I dobrze, na tym skończyłem. Teraz może nagrywając FIFA muszę zaryzykować z Brawl Stars. Paczka niezbędnika urodzin Ultimate za 500 pointsów. Czy trafimy tutaj 10 legend w jednej paczce? To będzie jedna karta urodzinowa. I to jest Brazylia, to jest bramkarz. Co tu się dzieje? Wow, krzyczymy tak jak Freeze mówił w swoim poradniku. Trzeba komentować wszystko. Pojawiła się karta na naszym ekranie. Jest różowo, to oznacza, że zobaczymy kartę urodzinową. Co tutaj się wydarzy, ziomeczki? Myszeczko, przychodzi do nas Jordi Alba, Wiska El Barça. Oto i on, przepiękny Jordi. Nie wierzę, jest złoty Ederson, złota Pajor. Tutaj jeszcze wypożyczenie karty i boom, jest Raspadori, ale bierzemy... Ej, ta Swanson. 5 na 5 Swanson, jest szybka, 96 tempa, to jest dobra karta. Ej, ale jeśli dobrze pamiętam, w Brawl Stars też jest kod twórcy, co nie? Dla widzów wszystko oczywiście, dla widzów wszystko. O, mamy kartę urodzinową, Francja. To nie jest Mbappe, czy to jest Chouameni? Żejoro! Tak jest! To jest karta do pierwszego składu. Królowa Francji do nas trafia. Używałem jej na początku gry i byłem zachwycony jej kartą Centurion. Dobra, czekajcie. Dostępne ewolucje. No Bobby Clark jest okej, ale on i tak jest dobry, a Joao Felix dzięki temu będzie miał 95 tempa. Dobra, zróbmy to dla widzów. Możemy otworzyć jedną taką. Jedną taką otworzymy, wydaje mi się, że warto, że to jest ten moment, że trafiamy... Dobrze, może być karta urodzinowa. Mo Salah przyjdzie. Po Danjumie oczywiście, bo trafiamy dwóch Holendrów. Co? Dwóch piłkarzy z Liverpoolu? Salah? Kto to? Frenkie de Jong! Wymienny! Oj, 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 oj! To jest najlepszy traf wymienny w tym roku! O kurde! Najlepszy zadymiacz trafiony! 2 700 000! Mamy to! Mamy to! Czekałem! Mówiłem, że dwóch Holendrów będzie. No chyba go przetestujemy, słuchajcie. A więc drodzy widzowie, po wydaniu około 640 tysięcy FC Points w tej grze udało się trafić pierwszą kartę wymienną wartą więcej niż milion. Ostatnio był Konate. Ostatnio... Mapi Leon jeszcze dzisiaj. Wcześniej Konate, dzisiaj Mapi Leon, teraz Frenkie de Jong. Trend był wymienny, taki kosztował 130 tysięcy. Frenkie de Jong w tym momencie trafiony. Czas na debiut marzeń, ale to będzie śmigać. I teraz chce się grać, no kurde no. Schmeichel, Ricardo Carvalho, Rolfo i Zico. Już mi... Dembele i Mbappe i Butra trafieni. To się nacieszyłem moim de Jongiem. 2 minuty cieszyłem się z trafienia Frenkiego de Jonga. Już mi odebrał chęć do grania w tę grę. Brawo, kasy. 15 milionów. Nie dziwię się, że Alvin go sprzedał. Boże, przecież to Furyś kończy. Nie, ale ogółem to jest straszne, że on tego nie trafił. Nie trafił, bo lekko się przesunąłem bramkarzem. I karta zgłupiała. Felix. Aha, i to wpada. Są do Frenkiego. Jego pierwsza okazja. A jak ten Butra? Son? Zimna krew. Super. Rolfo, Frenkie, świetnie z pierwszej. Saka! 2-1. A teraz Dembele. No i szybko mamy 2-2. Kurde. Myślałem, że wystawi tutaj nogę Van Dijk. No niestety, 3-2. Teraz Saka, Joao Felix. Mocne uderzenie, 3-3. Saka, twój playstyle tiki-taka sprawia, że ty potrafisz dobrze podać z pierwszej. Cieszę się, że teraz to pokazałeś. Felix, przy... No, karny! Czy to będzie jego kolejny gol w naszych barwach? Van Dijk! Kończy to, 4-3. Butra! No jeny, dlaczego ten Casillas łapy chowa?
Zimna krew, kolego. Ja przepraszam, nie celebruję jak coś, nie można tego skipnąć. Ależ to będzie asysta Saka! 6-4, brawo Son! Żota, nie rób mi tego, 5-6, jak on to tak łatwo zrobił? Aha, zajebiście, sobie taką kartę na ławce trzymasz, a Mbappe w pierwszym składzie, ty jesteś chory, człowieku. Nie, nogę tam miałeś wystawić, Diogo, nie rób mi tego! Musiałem, przepraszam, musiałem, jestem... no jestem gnojem. Kurde, czerwona, szkoda. Aha, to nie jest karny! Oby Zizu tego nie wykorzystał, brawo Yoshida! Swanson do Furisha, Furis, podaj! Dobra, i tak to jest koniec, choć... minuta, dosłownie minuta, Sava! Dobra, Edwin van der Sar, no... co jest? No może ten chociaż? Nie no, bierzemy go. Van der Sar trafia do naszej drużyny. 5-5, ma wszystkie playstyle bramkarskie. Szkoda, że nic do podań. Czas zrobić nim elastiko. Kubę, czy to ty? No nie no, wysnajpił mnie, widz! No co jest? Mój subskrybent! Son! 1-0! Ta karta jest chora. Borlor, Bolrol, skup turny. Spalony! O kurwa! Specjalnie czy nie, Kubę? Specjalnie czy nie? Niespecjalnie, okej. Okay. O, Erling Haaland, niestety 1-1, nieudany rajd Edwinem van der Sarem. Saka, gol i chyba od poprzeczki. Wow, Maldini, schemat Ala United i niestety Van Dijk pokazuje, że to powoli jego koniec. No nie, to jest nieporozumienie, żeby Virgil nie doskoczył do takiej piłki. Uwaga, Saka, przyjęcie! Felix? Ankara Messi? No i to jest 3-3! O Jezu, Van Dijk, co on ci zrobił? Van Dijk! Przecież on przenika przez ten bombastor, co się dzieje? Messi, och, kompromitacja. Dobrze. Son? Ależ elegancja. Fajne to było. Jak ma się piłkarzy, którzy potrafią podać piłkę, to czasami naprawdę ta gra potrafi wyglądać. Nie, Van Dijk, nie, Van Dijk, nie, sorry, za coś takiego musisz strzelić samobuja, przecież to jest kryminał. Nie będzie 1000 meczów, Van Dijk, kryminał. Co jest? Wygląda jakby na łyżwach, no. Uwaga, Schmeichel, on nie ma sztuczek, czy zostanę upokorzony kartą bez sztuczek? Ależ błąd Schmeichela. Haaland wyczekał przy słupku, rakieta. Son? Dobrze. Jest Furyś, będzie podanie, Bukayo Osaka! Co za akcja! Benzema i gol, 8-7. Son, 8-8. Znaczy mam konto, ale nie mam... Wow, ohoho, ale Rolfo tu pokazała sztuczki! Yoshida, brawo. Powtórka, Saka, tak jest! 9-8, tak samo będzie kończył w kolejnej fazie Ligi Mistrzów. Tak zwany Starboy. Son? O Jezu, co za błąd Schmeichela. No nie no, od takiego bramkarza oczekujemy znacznie lepszych interwencji. Takie mecze powinny być w każdym odcinku, by widzowie chcieli to oglądać. Felix i jest jeszcze jeden, 10-9 w 118 minucie. Czy będzie 10-10? Chyba takiego rezultatu jeszcze nigdy nie widzieliśmy, no trzeba zagrać odpowiedzialnie. Na tak zwanego lasta, jakby powiedział wujek Bejot. Rolfo, to jest obrzydliwe podanie. Nie będzie jednak czasu, by atakować. To jest koniec, wygrywamy, zasłużone zwycięstwo, 10-9. Dobry mecz Saki, dobrze kończył, dziękuję ci Kubę za to spotkanie. Po tym niesamowitym meczu muszę otworzyć tę paczkę, 181+, ale szczerze, jedna gwarantowana karta 88, to nie brzmi dobrze. To jest jakaś zielona karta, co to jest? Boże, Spinazzola? Ale poczekajcie, bo to może być Van Dijk? Van Dijk? Debinia. 3 KFP za to zapłaciłem? Ja mam ciary przed odtworzeniem tej paczki. Tu mamy 5 walkoutów, 2 ur... Dobra ludzie, ja mam ciary na widok tej paczki. 5 razy 80... Nie. Drodzy widzowie, gdy widzę tę paczkę, mam ciary po prostu. 5 razy 85+. Tu musi być 5 walkoutów i myślę, że będą 2 karty urodzinowe. Nie ma karty urodzinowej, ale trafiamy... Karszawi? No, ptaszki świerkają, że ma pojawić się w wyzwaniach budowania składu. Oczywiście to jest walkout podwójny. Razem z nią przychodzi do nas Gianluigi Donnarumma. To znak, że w kolejnej paczce trafiam duplikat J-Oro. O kurde! Co jest?
mówić? No jak można coś takiego schować w środku? 4,5 miliona. Mówiłem, że mam tutaj ciary. Wystarczyło przepalić Messiego Alvinowi, żeby to szczęście przyszło do mnie. No to chyba można sprzedać De Jonga, ale zobaczmy, czy ona jest w ogóle dobra. 4/5, no nie wiem, tak ma szopa pracza, strzały finezyjne. Powiem tak, no jest wysoko oceniona, 4/5. Obłędne statystyki. Miejmy nadzieję, że ona jest dobra, no trzeba jeszcze zagrać jeszcze jeden. Nie idę spać, ale nadal, tu jest ciągle 2x85+, czy to się powtórzy? To jest... już nie wiem co, słuchajcie, nie wiem co, zobaczymy. Poczekajmy, to jest... ikona urodzin... nie, to jest karta Future Stars. Garnacz? Co jest? Kogo ja trafiłem? Kundananji! Trafiłem jej informa na początku gry, dobra. Ale ten skład wygląda... dobra, zagrajmy. Mam nadzieję, że alibi. Kurde, 30 pingu przegram. Trafiliśmy dzisiaj karty o wartości blisko 7 milionów, więc cieszę się, że to był wreszcie... haha, kiwior! Znaczy... a, Nazario. Dobra. No i znów trafiam fajną kartę. To muszę trafić na kogoś, kto trafił lepszą kartę ode mnie kiedyś. Filip Lam trochę strzelał w karierze. Lam! Nie teraz. Son? Bajeczna piłka. Aj, nie ma gola. A Billy wjechała sobie i w debiucie nie trafia do siatki jeszcze Son. Och, co za tragedia. Ginola błyskawiczna. Mocna seria teraz wydarzeń. Ginola, proszę, nie rób tego. Kurde, power shot 1-1. A Billy teraz sobie wjechała. A Billy uderzy. Może znów jakaś... super, Van der Sar. Lam, jesteś cudowny. Próbuję odkupić winy po ostatniej lidze weekendowej. I to João Felix. On to zrobił. Bukayo, Saka. On nie marnuje takich okazji. Let's go. Dobra, rywal postanowił rozgrywać. To nie była dobra decyzja. Wygraliśmy 6-1 i nawet jeszcze jeden gol. Tak wygląda drużyna na końcu dzisiejszego odcinka, na końcu tego streama. Trafiony De Jong, ale Frank, ile on teraz kosztuje? 2 100 000. Nie wiem, czy go nie sprzedam, żeby go odkupić taniej, bo patrząc na to, jak ceny się zachowują tych zawodników, no myślę, że on będzie tańszy. Ale chciałbym do niego wrócić. No a Billy mamy niewymienną. Dobrze się pokazała w tym spotkaniu. Kupiony Van der Sar, jeszcze z nim nie przegraliśmy, ale Frankie musi zostać, bo Frankie 6 asyst w 4 meczach. Nie, ten środek pola jest cudowny, więc do Frankiego na pewno wrócimy, a teraz odbierzmy ewolucję Felixa, bo jesteśmy już w połowie. Dzięki temu ma większe tempo i strzelanie, więc super. Na tym mi najbardziej zależało. Kolejny poziom sprawi, że będzie miał lepsze podania i fizyczność. Pik dla widza, słuchajcie. Już były duże paczki, ja dzisiaj trafiłem, ja dzisiaj już nic nie trafię. Pik dla widza. I w nagrodę trafiamy jeszcze ileś wtedy. No jeszcze 2x83, dlaczego nie? Czyścimy ten sklep, już raczej dzisiaj ikony nie trafimy. Hiszpania, prawy obrońca, Carvajal. Wow, Ramos. Dobra, ja dziękuję wam, że byliście. Dobra, cześć!